Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie przy ulicy Osadniczej w Gorzowskim Zieleńcu. Budynek będzie miał jedną kondygnację o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych i będzie podzielony na trzy strefy – całodobową, dzienną i administracyjno-biurową. Łącznie będzie w nim 20 miejsc dla podopiecznych w ramach pobytu dziennego, w tym 4 dla osób, które pozostaną w centrum całodobowo. Docelowo ma być to miejsce, które poprawi jakość życia dorosłych osób o szczególnych potrzebach oraz będzie wsparciem dla ich najbliższych. Przetarg na budowę został właśnie ogłoszony, a inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 14 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zadanie zakłada również budowę drogi dojazdowej do placówki oraz miejsc parkingowych. Gorzów na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego otrzymał 3,5 miliona złotych dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego. Według szacunków urzędników cała inwestycja może kosztować 7,5 miliona złotych.